Cześć kochani. Siemaneczko kochani, słuchajcie, jedziemy do Kaufnetu, do Zielonej Góry, jak zawsze spóźnieni. Mieliśmy wyjechać o 8, potem 8.30 i generalnie jest 8.40. Wrzucamy paczkę do paczkomatu, ostatnią dzisiaj. W ogóle bardzo ciekawy temat, bo otworzyłem kasę, nabiłem piłkę do rugby za 47.50 i od razu zamknąłem kasę, nie? Cały dzień zamknąłem, sfinalizowałem. No, także my lecimy zatankować auto do pełna i jedziemy do Zielonej Góry, także widzimy się, myślę, po drodze, gdzieś coś sobie porozmawiamy i pogadamy i potem będziemy widzieć się już na miejscu. Tak jest. Tak, wjechaliśmy na autostradkę już i mamy 130 km prosto plus 100 kolejne z 8, albo jest wszystko, nie pamiętam. No i generalnie miałem strasznie wczoraj produktywny dzień, bo od godzin porannych wystawiłem cały sport. Wczoraj siedziałem do pierwszej w nocy, wystawiłem cały sport, wszystkie produkty, plus skleiłem film, co prawda zaważyło to troszkę na jakości filmu, bo niestety nie miałem już po prostu na to, że tak powiem, czasu, ani już nawet chęci, ale chciałem dla was wypuścić film z unboxingu, mam nadzieję, że treść merytoryczna jest jak najbardziej ok. I wrzuciłem dla was o 8.30 się film, także w ogóle mega bardzo dużo rzeczy jest zrobione. No i to chyba tyle chciałem powiedzieć. Mamy 130 km, kochanie, coś dodajesz? Tak, mamy 130 km prostą drogą, także może jeszcze raz się połączymy z wami. Michał naprawdę wczoraj bardzo dużo rzeczy zrobił, także jestem strasznie dumna, że po prostu usiadł z rana i tak naprawdę jak on przyszedł już, że tak powiem, skończył pracę, to ja już spałam. Także mega dla mnie sztos robota zrobiona. I ogólnie ta dostawa mi się wydaje, że była strzałem w dziesiątkę, bo te wszystkie kaski, wszystko to co zobaczycie na tym filmie, wszystko przyjechało nowe. Zobaczyliście, bo film już jest na kanale, a to jeszcze się nagrywa. No dokładnie. Wszystko to było nowe, wszystko miało metki, także... No to jest szok, naprawdę, dostawa mega, poza tym, że zegarki, jeżeli chodzi o Mi Bandy, no to jednak faktycznie troszkę było ich uszkodzonych. Rzekłbym, że nawet jakieś 40% jest uszkodzonych tych zegarków, ale wszystkie Amazfity, które były najdroższe, w zasadzie są sprawne, co mnie bardzo cieszy. Już tam nawet się chyba ze dwa sprzedały. Tak. Także czekam jeszcze na te opaski, bo z tych opasek też jest tam chyba 1000 zł łącznie z tych Mi Bandów piątek i szóstek. Zaraz niby kolega napisał, że wychodzi siódemka, więc ciekawy jestem, jak będzie to gdzieś tam rzutowało na sprzedaż Mi Bandów szóstek. Dobra kochani, my lecimy dalej, sobie na spokojnie muzyczkę włączamy, bo teraz niestety nie możemy. No i widzimy się może w połowie trasy, może coś mi znajdzie i coś poopowiadam, także... No, to jesteśmy w końcu w Zielonej Górze w Kaufnecie i możecie zobaczyć bardzo dużo towaru. Moglibyśmy codziennie nagrywać odcinki tutaj, byłoby fajnie. Codziennie inna paleta, inna kategoria. No ale niestety tak dobrze nie ma. No ale generalnie jest tego tutaj tyle, że nie wiem, czy jakbym wziął kredyt w banku, to czy by mi starczyło na to wszystko. Naprawdę, mnóstwo towaru, nie? I to dwie alejki takie i zaraz będziemy odpakowywać. Coś fajnego? Jak się czujesz? No, w królestwie, nie? Tak. No zobacz, że to jest palet. Królestwo palet zamazonych.
Codziennie można robić unboxingi, codziennie nowy materiał na kanale. Wyobraź sobie, ja się kiedyś dorobię, zatrudnię kogoś, kto będzie wystawiał mi aukcję i sprzedawał, a ja będę zajmował się tylko przyjeżdżaniem, odpakowywaniem palet, kupowaniem i sprzedawaniem jakby w całości, albo dawaniem komuś do wystawienia. I będę codziennie przyjeżdżał i odpakowywał parę palet, nagrywał filmy i tylko będę wrzucał filmy na YouTube'a. Tak jest plan na moje życie, tak. Nice. Standardowo. Dobra, lecimy. Nagrywasz, tak? No. Okej, okay. Unboxing w magazynie, czyli idealny temat. Już nie widzisz nawet mikrofonu na ten, ale tak jest zawsze. Dobra, radę, słuchać dobrze. Musi dać radę, chociaż co prawda nie ma wiatru. Dobra. Okej. Okay. Co my tu mamy? Z góry nieciekawie, ale zobaczymy co jest dalej. Popatrz. Zostawiłem sobie to samo w domu, bo nie miałem numerku. Potem było ten miejsce. Logilink Docking Station HDD. No, takie śmieszne pudełeczko na dyski. Ale to też jest spoko temat, bo się fajnie sprzedaje. Okej, okay, wkłady. Wkłady Schneider. Nie wiem do czego, nie mam pojęcia, takiego czegoś w życiu nie widziałem. Możesz zobaczyć. Do długopisów takich innych. No, ale jakieś takie małe? No. W życiu nie mam pojęcia, do czego to jest. O, jest paleta na rzeczy. Widzisz? Idealnie. Kejsik do 12... 12 albo 12 mini, ale taki nie za ciekawy. Ale są moje ulubione rzeczy. Lecimy z tematem. Padzik do PS5, 260 zł. Numer 1. Padzik do PS5, numer 2. Kolejna, trzecia sztuka. Widzę jeszcze czwartą sztukę. Widzę piątą. Szóstą. Rewelacyjny temat. Szósta sztuka. Dobra, okej. Okay. Lenovo. Czyli mamy tylko 6 sztuk na lecie. Nożyk zrobiłem. Tu masz. Jest, tu jest. O. Dawaj nożyk. Lenovo. Może akurat będą klawisze pasować do tej naszej klawiatury, która nie bardzo jest w pełni sprawna. No pewnie, że ta sama. Tu z kolei nie ma tego dzingla do tego, nie? A widzisz, do myszki, ale nawet zrobimy europejską z niej, z dwóch przynajmniej. Spoko temat, bo to kosztuje 760 zł. Także mega. I nie ma tylko jednej rzeczy. Foliopaki? Nie. Coś w foliopaku? Foliopaki w foliopaku. Super, akurat się skończyły. A te są naprawdę, ej, no najlepsze foliopaki jakie miałem z Amazon. Są tak grube, nic przez nie widać i atom ich nie ruszy. I bardzo się z tego cieszę, pewnie będą ponacinane, ale to też jest do zrobienia. Dobra. Top. Ciekawe. Nie wiem, jakiś śmieszny uchwycik. Sandbar. No, sandbar, multimedia speaker. Gamingowy z Della. Podejrzewam, że też może kosztować sporo. To jest taki pod monitor do kompa. Ostatnio widziałem coś takiego za chyba jakieś 700 zł też. Ale nie wiem ile to może kosztować, bo to takiego akurat z Della nie było. Czerwona naklejka śmieszna. A likwidacji nie ma. Jest git. Dobra. Kolejna rzecz. HDMI ERG Audio Extractor. To jest przejebane do sprawdzania. Bardzo. Także nie polecam, ale przeważnie działa. Dobra. Tu coś dla ciebie. Zakreślacze. I wyobraź sobie, że są wszystkie, co się rzadko zdarza w ogóle. Także, a może na lewo jednak pójdzie, jak są wszystkie. Okej, okay, lecimy dalej. Jakiś akumulator do laptopa na pewno. Tak. I nawet z plombą? Niekoniecznie. Chociaż ciężko stwierdzić. Nie wiem, ale do jakiegoś... Wygląda jak do Maca na pierwszy rzut oka, ale nie wiem do którego, bo tych nowych jeszcze nie rozbierałem. Dobra, mam jeszcze nadzieję na parę padów i chyba widzę, że są. Dobra, siódma sztuka. Padzik, ósma sztuka padzik i widzę coś zarąbistego, o kurde, co, popatrz, gimbal, jaki fajny, rebelka, roleja, co, patrzymy czy to jest całe, dawaj, czekaj, nożyk miałem, znowu gdzieś przesiałem, jest tu, czekaj, to, no to wychodzi, dobra, okej, okay. Do telefonu, to się odblokowuje. Może ktoś tego nie ogarnął mechanizmu. W sumie tak jak ja. Ale nie, no generalnie wygląda na to, że żyje. Wow.
co prawda do telefonu. Zobaczymy, czy będą wszystkie silniki działać, bo tak mi się wydaje, że może niekoniecznie, ale trzeba to sprawdzić. No bardzo dziwne mocowanie tutaj. Takie kurde, nie wiem, brzydkiego nie widziałem jeszcze. O, klawiaturka do telewizora, do Smart TV, do podkładki Smart TV. Coś, co uwielbiam. Nie trafi 100% skuteczności, 100% działania. Logitech G502. No, lekko używana, ale 100% skuteczności i 200 zł jest. Kejsik do S22 pobity. No, ale to też jakby mała strata. Dobra, lecimy dalej z tematem. Router Zyxel z jakimś filtrem. Anteny chyba nie ma, tylko nie ma anteny w ogóle, więc jest cały kompletny. Dobra. Szkło nawet nie otwieram, bo to nie ma sensu. Dobra, lecimy dalej. Słuchaweczki Soundcore Live A1. Rewelacja. Tej firmy jeszcze nie było, ale zobaczymy. Jak myślisz, będą jeszcze jakieś pady? Ja myślę, że tak. Dobra, ładowareczka do iPhone'a. Elegancka. Szybka ładowarka na USB-C. Mam ich też trochę. Okej, okay, kejsik do iPhone'a XR. I sobie nawet go zobaczę, bo wygląda ekskluzywnie. Myślę, że będzie cały. Mhm. Okej, okay. Ale wiesz co, widzę produkt, przez który mam najwięcej zwrotów, mianowicie są to baterie, malutkie baterie z Duracella, gdzie sprzedajesz po parę złotych, to sobie dokupuje coś jeszcze i zwraca tą droższą rzecz, żeby mieć darmową przesyłkę. Dobra, nowiutki kejsik do iPhone'a 12 mini, oryginalny Apple'a. Chciałem powiedzieć, że nożyk, ale nożyk jest nasz, a raczej nie nasz. Ej, dobra, też widzę, że jakieś gierki są. Patrz. Let's Sync 2022 z mikrofonami, kurde, do Switcha, wiadomo, nie? Normalne, no Switch sprzedany, to do Switcha jest zestaw z mikrofonami, cudowne. Dobra, klamerki, to tam raczej mało ważne. Okej, okay. Drugi zestaw Sync 2022 z dwoma mikrofonami. Bardzo ciekawy temat, oczywiście wiadomo, że jak Switcha nie ma, no to muszą być te gry. Repeater z Xiaomi. Trzy dyszki, cztery może. Kabelek zapakowany oryginalnie, nie będę go odpakowywał. Dobra. Jest jakiś kejsik do 13 Pro Maxa. Popatrz, to do mojego telefonu nawet. Aż sobie zerknę. Drop case. Other box. Z MagSafe'em. Ej, rewelka. Fajny. Ekstra, ekstra kejsik. I raczej powinien być coś warty, bo to taki niby jest... No, wytrzymamy mocny. Dobra. Lightning to headphone jack. Zawsze to gubimy, więc to się bardzo dobrze przyda i to zostanie z nami. Pendrive... Czytnik kart. Taki zwykły czytnik. Baterie warty. Bardzo się cieszę, bo te nam się już skończyły, więc one na pewno zostają. Okej, okay, Tessa. A co to jest? Kredki? Power strips? Nie, to jakaś taśma jest. Big pack, 96 pack, 5 sekund. Taśma samoprzylepna? Coś takiego. Jakieś... Do malowania ścian? Nie. Nie, do... czekaj, to jest do klejenia czegoś. Widzisz, są takie tasiemki. A do to klejenia. Może po prostu się coś na ścianę przykleja? Nie może. Wiem. Może. Ciekawy temat. Dobra, Other Box. iPhone 8, 7, proszę. Miałem razie kupić case'a. Co no prawda patrz, nie jest kolorowy, ale Dropbox, nie? Okej, okay. Malutkie pudełko z Lenovo. ThinkPad Slim Mouse. Ta myszka będzie bardzo droga, jeżeli oczywiście jest kompletna, w co tak troszkę może wątpię, ale no może. Pokaż. Fajna. Patrz, jest na Bluetooth i na ten przekaźnik 2.4. Przekaźnika w środku nie ma. W środku... Czy ja jestem ślepy, czy on tu gdzieś powinien być? Nie, Bluetooth 1, Bluetooth 2, dobra. Ona w ogóle nie jest na nic innego, tylko na Bluetootha. Świeci. No patrz, rewelacja. Pewnie ta myszka do ThinkPada będzie kosztowała z 300, by to tak myślę lekko. Dobra, Mystery Box. Numerki do szatni. Jakbyś jakąś imprezę otwierać, to tak by się może przydało. Dobra, na bok. Kredki. Widzę jakiś studio box, nie wiem co to jest.
Ale mamy kredki. Pewnie też dosyć drogie, bo ze Stettler. Stettler, nie wiem jak się czyta. Nie wiem. Ale generalnie ta firma jest dosyć droga. Pewnie jednej brakuje bez połamana. OCB Carton Express. Czy to nie są bletki? Tak. Nie no, naprawdę? Ej, wyobraź sobie, ktoś sobie skręcił jednego jointa i resztę bletek oddał? I to jeszcze miętowe. Nie no, hit. Dobra, OCB. Zszywki do zszywacza. Troszkę rozsypane, ale nie będę ich liczył na pewno. Dobra, rzecz kolejna. Nożyk mam. Widzę tam coś jeszcze fajnego chyba. Baterie, dobra. No. I to te, które potrzebuję. Normalnie wszystko się złożyło idealnie, nie? Skończyły nam się baterie, a no to akurat musieliśmy dostać. Dobra, Belkin, Protect Max, coś tam strasznie zaczyna wiać. A jakieś auto jedzie, to nie wieje. Dobra, Belkin. Taki adapter śmieszny. Czekaj. To jest bardzo dużo fajnych rzeczy. CR2 baterie, znowu baterie. Okej. Okay. Telefony no musiały być, ale no, musiały było, no, być. Lowe. Na bok. Okej. Okay. Pudełko bardzo ekskluzywne, dźwięk już niekoniecznie. Więc zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Pokaż. Sprzączka do... Co? To jest do paska? Do pilota. Nie, to do, jest case na pilot do auta. Auta, no. Ale fajny. Nie, no, ciekawe, czy mój pasuje. Ja myślę, że elegancko. No ja myślę, że to może być trochę warte. Pytanie, do jakiego to jest samochodu? No. Jak myślisz? Znajdziemy tam. Znaczy jakiś Ferrari albo coś, nie? No wiadomo, no. Takich, których będzie mało. A wiecie, ktoś ma Ferrari, teraz nie kupuje po wystawowego kluczyka. Ale case ma kluczyk. Tylko pójdzie sobie do Ferrari i kupi sobie oryginalnego case'a. Dobra. Baterie warta, takie wielkie, elegancko. Gdzie ktoś sobie już zabrał. Wiadomo, że musiał. Proszę, DVB-T2 Edison. Elegancko. Gravity HP HTC01B. Aha, uchwyt na słuchawki. Fuh, ciekawy temat, na biureczko. Dobra. Skull Candy, mówiłem ostatnio o tej firmie, nie? Jak rozmawialiśmy z moją mamą, że to była firma, kiedy jak ja gdzieś tam jeździłem na BMX-ie, no to każdy chciał mieć tej firmy słuchawki. To była burżuazja, jeszcze na kablu wtedy nie było Bluetooth. Nikt o tym nawet nie myślał. Proszę. No, jak to się ten długopis z przyklejanym tym, żeby nikt nie ukradł. Jak widać, oddali cały. Jak w bankach. Dobra, jest kejsik w takim śmiesznym opakowaniu. Tylko nie bardzo widzę, jak to się otwiera. Jest zaklejony, dobra, nieważne, jest case generalnie do jakiegoś telefonu. Okej, okay. Papier made długopisiki. Mikrofon, to się rzadko zdarza. Patrz. Mikrofon na dużego jacka. NGS. Raczej to musi być sprawne, nie wierzę, że nie. Ale akurat mamy gdzie sprawdzić taki. Dobra, kabel HDMI. Długi, duży i gruby. Jestem ciekawy tego gimbala bardzo. Mhm. Kolejny piękny telefon, Trio. Zarobisty. Popatrz. Eleganckie taśmy. Zawsze nam brakuje, nie? Rewelka. Dobra. Słuchawki. Troszkę w dwóch częściach mi się wydaje. Albo... Tylko mi się wydaje. Jak myślisz? No nie, nie wiadomo. Są musimy pojedyncze. Zobaczyć. To jest jedna słuchawka do rozmowy. Aha, jakaś taka, nie? Czyli na call center jakaś po prostu zwykła. Dobra, co myślisz o ciekawego? HDMI, DisplayPort. Zwykły kabelek, trzy dyszki. Dobra. Ładowarka Gubay, uniwersalna. Chyba w końcu dorzucę taką ładowarkę do jednego z produktów, który mam wystawiony i każdy pytał o ładowarę. Recon, Xbox. Patrz, jaki śmieszny ten. Mhm. Pad z jakimiś dziwnymi tutaj opcjami. Pewnie to jakiś FPS do gierek. Pewnie też będzie z 500 kosztował. Dobra. Rocket Cone. Bardzo jestem ciekawy, czy to jest cała. Muszę zobaczyć, bo miałem taką ostatnią i jakoś tak średnio działała, powiem szczerze. No tak, już teraz nie będzie działała, nie?
Nie no, generalnie wygląda chyba całkiem spoko. Spoko. Wygląda gif. To jest jakiś dodatkowy przycisk zabrał albo coś, nie? Znając życie, to tak może być. A na szybko tego nie sprawdzimy. Na bok. Dobra, widzę jakieś ciekawe rzeczy. Okej, okay, bierzemy coś takiego. Studio Box, proszę. Wczoraj o tym pisałem chyba na grupie. To jest, no, bokik do robienia fotek. 6 kolorów, jakiś taki śmieszny, widzisz. Podejrzewam, że będzie żył. Nie wiem, tylko stówki kosztuje. No i tutaj na dole to tak bardzo ciekawie. Telefon stacjonarny. Telefon stacjonarny. Telefon stacjonarny. Proszę. Kolejny telefon stacjonarny. Telefon stacjonarny. Czyli bardzo dużo rzeczy. Dobra. Mamy tutaj jeszcze jakiegoś mystery boxa, którego sobie na sam koniec odpakujemy. Oczywiście baterie. Tu już jest was 600 sztuk. I kolejny pad to PS5. Także samych padzików pewnie będzie koło dwójki. Mam nadzieję, baterie też odkładam. Ciekawe jak z tym gimbalem, co? Kolejne baterie, których nie mamy. I tusze do drukarki. Śmieszne do napełnienia. Zobaczcie baterie, które odpadły. Dobra. Ja to muszę spakować, żeby to nie wypadło. Git. Wi-Fi control. Fused coś tam. Nie wiem co to jest w ogóle. 3 lata gwarancji, ale jakiś sterownik na Wi-Fi, na Bluetooth. Na bok. Dobra, kolejny DVB-T2, nie DVB-C akurat. Czyli nic ciekawego, co nas tam interesuje. Zobacz. Jakieś co to jest? Patyczki kolorowe. Czekaj, zaraz zobaczymy, co to może być. Jestem bardzo ciekawy. Jest. Nie wiem, jakieś patyczki z czymś, nie mam żadnego pojęcia. No zobaczy. A, jakieś naklejki. Aha, dobra, już wiem. To opowiedz, bo ja nie wiem. To są takie numerki, tam można coś napisać tutaj i to się przywiązuje i z tym patyczkiem. I tam się ten nie drabie. Nie będę tego na pewno liczył. No nie. Telefon stacjonarny. Dobra. Kabel HDMI. Case, cover, coś tam do Samsunga. Clear case. Bateria wypadła jeszcze jedna i kleje. Zarąbiście. Dobra bateria. Przejścióweczka do Maca. Thunderbolt HDMI, Amazon Basic, czyli też tam 4 dyszki. To akurat jest dosyć poszukiwany towar. G502 nawet nie otwieram, bo wiadomo, że działa. USB-C Multiport Hub, czyli kolejny hub do Maca. Z Verbatima, to na bogato. Jeszcze raz jest Amazon Basic. Dobra, laptop AC adapter, czyli ładowarek pewnie. O, dobra, to był zły pomysł, ale ładowarka do laptopa generalnie. Myślę, że spoko, pewnie nie pasowało gniazdo. Land Weird Shaft Simulator 22 Collector's Edition. To jest gra na pewno, tylko to mieliśmy symulator wtedy tego samolotów, to tu mamy symulator farmy. I jest z kogutem, sobie wyobraź. Patrz, kogut, płyty. To jest wersja kolekcjonerska, więc ja bardzo chętnie sobie to otworzę i zobaczę. Co prawda pudełko jest uszkodzone i tak. Ale tu płyty są. Kogut jest. Jest ładowarka do koguta. Ciekawe, czy to w ogóle świeci, ty. Jak myślisz? Musi. Nie bardzo. Może musisz podłączyć. Dobra, okej. Okay. Jest symulator. Jest płyta. Jest gierka. Jest jedna, nowa. Druga. I nowa. Gitara. Dwie płyty, tak jak ma być. Jakieś papierki. Wow. Ciekawe. Pewnie też 700. Ciekawe, czy to się sprzeda. I coś tu chyba jeszcze było, ale nie wiem, czy jest. Czy miało być, czy tutaj coś po prostu się pogięło. Nie mam pojęcia. Nie no, tutaj patrz. Tylko to, jakieś papierki i dwie płyty, więc raczej jest kompletne. Pewnie 7 studek, bo tak jak tamten symulator. Przejściówka do jakiegoś radia. Nie wiem do jakiego, nie mam żadnego pojęcia. Kolejny pakiet baterii. I długopisy. Nie, jest kolejna ładowarka. Uniwersalna Belkin. Cyk. To ostatni mystery box. Zobaczymy, co tu będzie.
Dobra, czekaj. Nawet nie trzeba tego nawet rozcinać. Nie wiem. Początki? Nie. Nie, to jest jakiś wzmacniacz sygnału do anteny. Razy dwa. No. I to by było tyle. Michał właśnie wjeżdża do magazynu samochodem i będziemy pakować paletę. Ja właśnie nie wiem, kto to będzie kleił ten materiał, ale na pewno nie ja. Dobra, to lecimy jeszcze z personalem, jak już tak jest. Amazon Prime, szkoda to rozcinać w ogóle. Podobno Hiszpania. I zobaczymy, czy będzie coś fajnego. Potrzebuję golarkę, to na pewno. Okej. Okay. Oral-B Pro 3. Co prawda otwarta. Ale jest. Zobaczymy. Jakiś w ogóle walizka na pieniądze tej, jakaś ja widzę. Czekaj, podgrzewany koc na brzuch, pewnie dla kobiet podczas okresu zajęcia. Okej. Okay. Sterylizator smoczków? Taki wielki? Nie wiem co to jest, elektryczny coś po hiszpańsku. Dwa rozmiary, mikrowalówka, tak nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Dziwny towar, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. O proszę, to lubimy. Jest. Ciśnieniomierz, Omron co prawda. Pocięte pudełko, ale tylko pudełko. Także podejrzewam, że będzie git. No to do włosów akurat Browna. Potrzebuję do zarostu, ale nie ma. Patrz, walizka na pieniądze. Ale fajna. Czy nie? Na pewno. Wygląda fajnie. Co to? Remington. Hair Clipper. No dobra, jak już ją otworzyłem. Żyje. Bardzo fajnie. Kolejna rzecz. Skala. Peel and Box. Coś tam, coś tam. Okej. Okay. Brower Medical, czyli to jest do czego? Do cukru? Do mierzenia cukru? Nie wiem. Chyba tak. Easy Fit. Do noszenia dziecka. Ciekawe, czy jest kompletne. Jestem ciekawy. Dobra, git, lecimy dalej. Revelon Salon One Step Hair Dryer, coś tam, to tak dla kobiet bardziej. Nie wiem, co za firma Revelon. A wygląda na nowe. Nie ma tutaj płoczki, ale to nieważne. Dobra, lecimy dalej. Medela Braced Milk Storage Bags, czyli to są te worki na mleko. A takie chyba bardziej turystyczne, rzekłbym. Dobra, Remington, proszę, jest. Mam czym się golić, już jest bardzo dobrze. Zobaczymy, czy w ogóle jest kompletna i czy działa. No, nóż. Wszystko pozaklejane, chociaż czekaj, bo ona jest. Myślałem, że podleśnie. Dołem się wysuwa, to zawsze mnie robi balona. Ale patrz. Generalnie to wygląda, że to jest nowe chyba. Na nową, także myślę, że będzie no, działać. Okej, okay, lecimy dalej. To w ogóle nie mam pojęcia, co to jest. To jest masażer. Masażer antycelulitowy Biper. Ciekawe, jak ci się będzie sprzedawać. Pewnie jakaś kobieta kupi, nie? W końcu zaraz sezon, wiesz, na bikini. Co to jest? Shield Protector, coś tam, też dla dzieci. Okej, okay. Irygator Oral-B Oxygen. Irygator chyba 300 zł kosztował, z tego co pamiętam. Są jeden taki sobie zostawiłaś, nie? Mhm. Nowy. Taki jak twój, identycznie nowy. Chyba 300 zł kosztował. 250 chyba, albo, no. Albo 300, nie pamiętam. Zestaw cały kosztował jeszcze też po 800 i za tyle też sprzedałem. Dobra. Proszę, chyba ze świąt jeszcze wróciło. Gift Edition. Oral-B 3. Tym razem... Czekaj, ta działa. Okej, okay, a ta? To naładowane chociaż. Czyli są naładowane, no dobra. I powiem ci, że są nawet końcówki tutaj. No kurczę, czyli najprawdopodobniej będzie git. Mhm. Wow, sztos. Chyba też 300 wykosztowało. Moser. A to jest nowe. Maszynka. To jest nowe. To jest nieotwierane w ogóle. Patrz, ma plombę. Mhm. Nóweczka, nic a nic. Baurer Infrared Lamp.
Nie mam zielonego pojęcia, co to. 150 watów, medical. Aha, to jest lampa chyba na podczepnik, jakieś tam promienie, coś tam, wiesz, na jakieś urazy czy coś takiego. Okej, okay, bidon. To w sporcie też tego trochę było. To jest termos. Termos, no fakt. No. Huge baby. Też pewnie dla dzieci jakiś. Okej. Okay. Bauer Medical. Digital Tense, coś tam, pain free. EMS Technology. Coś tam bada, ale co? Wszystkie pady są, są, jest git. Spoko. Wszystko jest. Okay. Proszę. Końcóweczki do irygatora. Oxyjet. Spoko, nie? No. To nawet nowe, no to szok, szok. Szok, szok, szok. A w drugim nie było chyba. Okej, okay, jeden. Nie wiem co to jest, kontakt. Znowu jakiś tam. Smoczek nie wiem, chyba. To smoczek raczej nie jest. Nie wiem. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Aż tak się tym nie znam. Okej, okay, kolejna maszynka, nawet dwie. Val Home Product. O, powinna być chyba sprawna, co? Patrz, nawet jest w futerale. Co prawda nie włożonym, ale nie będę tego otwierał, bo zaraz mi wszystko wysypie. Sprawdzimy sobie potem. Okej, okay, Braun Series 5. Easy Clean. Pudełko takie nie za ciekawe, co prawda, ale... Ale jest. I wygląda na to, że raczej jej nikt nie używał. I pytanko tylko, czy ona działa. Akurat nie. Ta akurat nie śmiga, ale może być rozładowana. Zaraz zerkniemy. Dobra. Jakiś wskaźnik Lot Fancy. Nie mam też żadnego pojęcia, co to może być i do czego to się używa. Jakimś jeszcze ciekawym etui, popatrz. Kolory takie trochę twoje. Nie wiem. A to też jest chyba ciśnieniomierz, tylko taki klasyczny, ty. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Bardzo dziwnie to wygląda. Dobra, mam jeszcze parę produktów. Masażer też jakiś? Albo suszarkę do włosów. Taka śmieszna? Tak. No tak, dokręcony. No. Ciekawy temat, dobra. Okej, okay. Mystery Box. Mam nadzieję, że nie taki jak z Amazona. Jest ładowarka i jest coś małego. Może do golenia. Remington. No. Oczywiście, że tak. Taka fajna dosyć, co? No, fajna, patrz. I działa. Elegancko, nawet ma olejek do smarowania i do czyszczenia. Ciekawe ile. Nowa ładowarka. Jakieś śmieszne pudełko. Daj coś. No jest trochę tych maszynek całych, nie? No. Chciałeś, to masz. Bauer Medical, kolejny. No, ten do mierzenia cukru. Pulsometr, czy tam pulsometr, jakoś tak się to zwieśli, nie? Medela. Laktator, tak? Laktator? Chyba tak, ale to... Tak, no, ale ręczny. Ten elektryczny był w takim dużym pudełku. Miał, jeszcze był podwójny do tego. Okej, okay. Butelki. Zero Starter Set, też nie mam pojęcia. Boże, to jest najgorsze towar do wystawienia chyba, ja nie wiem jak mam to wystawić. Dobra. Organy. Generalnie nie grają, bo mogą nie mieć baterii, ale w personalu, no to w szoku jestem. No, zobaczymy. Jakie baterii? Akurat baterii mamy pod dostatkiem teraz. Pewnie będą kosztowały też sporo, o ile grają. Okej, okay. Oral-B Genius X. Czekaj, zobaczymy, czy też szczoteczka do zębów. 2021. Pokaż, pokaż, pokaż. Jest nawet nowe, no, znaczy nowa końcówka. Wygląda na to, że jest nowa generalnie. I działa. I ma Bluetooth. Ciekawe. Nigdy tego nie zrozumiem. Po cholerę Bluetooth w szczoteczce do zębów, nie? No wiesz, jak z rana wstajesz, to ci wiesz, przychodzi powiadomienie, halo, nie umyłeś zębów, nie? No chyba, że. Dobra. Kolejny koc grzewczy. I ostatnie dwa produkty. Kolejny ten taki, nie wiem, elektrostymulator, czy tam masażer, czy jak tam to się zwie. I Waterpik irygator elektryczny. Co prawda nie jest nowy, a raczej chyba nawet używany. Przynajmniej tak wygląda. Trzeba zobaczyć, czy działa. Dobra, to koniec personala. Pakujemy.
Jak, kochanie, odczucia po tym, jak zobaczyłaś, co zobaczyłaś na magazynie, jak to tam wygląda? Wygląda to na dużo godzin materiału i na dużo dni odpakowywania, ale na jeszcze więcej miesięcy wystawiania aukcji tego wszystkiego. Nie, no generalnie zarąbiście, mamy pełny bagażnik sprzętu, dwie palety, tak. Personal plus elektronika, łącznie chyba 5 niecałe tysięcy? Ja nie wiem, ile tam wyszło dokładnie, bo nie wiem, jeszcze faktury nie mam. Ale odpakowaliśmy to na magazynie, zarąbiście, bo coś innego. Może trochę w pośpiechu, bo mamy strasznie mało czasu generalnie, jeżeli chodzi o ten weekend, bo przyjechaliśmy o godzinie 12, jest 15. No, odpakowaliśmy te dwie palety, trochę pogadaliśmy, no jedziemy teraz coś zjeść. Poogarniamy jeszcze parę rzeczy. Po tym, że do hotelu się musimy zameldować, a wieczorkiem może z jakiegoś browarka wyjdziemy, mam taką nadzieję. Tak jest. Także no słuchajcie, no co, no ja myślę, że to jeszcze nie jest koniec vloga na pewno, ale wiem, że mamy dużo padów do PS5, więc jest git, nie? Także będziemy działać. Będziemy tak. Wczoraj Michał od rana do późnej nocy wystawiał produkty. Dzisiaj jesteśmy tu, jutro wracamy i w poniedziałek Michał znów będzie od rana wystawiał kolejne dwie palety. Nic mi nie mów nawet, nie? Nic mi nie mów. Wiesz, sobie palca rozwaliłem tą. Przycisnąłem sobie tą walizką z tym Renningtonem, nie? I mi zaczęła krepić. Musiałem chwilę zrobić pauzę, zresztą widzieliście. Ale generalnie jestem mega pozytywnie zadowolony. Chłopaki w ogóle są tacy. Zarąbisty klimat, mega fajnie. Myślę, że częściej musimy ich odwiedzać, bo naprawdę to jest rewelka, nie? Tak jest. Cześć, kochani, my już wstaliśmy. Jest która godzinka? 10:30. Jedziemy jeszcze na magazyn, bo stwierdziliśmy wczoraj wieczorem, że bierzemy dodatkowy boks. Tak. Spontanicznie namówiłam Michała, to była moja propozycja, tak, namówiłam Michała, żebyśmy wzięli jeszcze jeden boks, także idziemy na szybciocha do Kaufnetu na chwileczkę i będziemy potem spadać. Wczoraj w ogóle był świetny wieczór, kochanie, prosto. I co, byliśmy w Zielonej Górze. Pierwsze co muszę wam powiedzieć, że to jest świetna miejscowość. Ja to nawet mega. Nie oczekiwałam tego, że niby tak niepozorna miejscowość może się okazać tak fajna, bo nigdy nie słyszałam o Zielonej Górze, że o, trzeba tam pojechać, bo tamto, ale się okazuje, że jest bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo dużo fajnych barów, bardzo dużo fajnych restauracji. Wczoraj byliśmy też w takiej fajnej knajpce, tam gdzie 12 było... 12 stolików, tak, chyba się nazywała. Tak, tak, tak. Siedzieliśmy tam wieczorem, piliśmy piwko, tam się wchodzi, taka niepozorna, niby taki bar, nie wiem, kafejka, nie wiem jak to nazwać. I tam się wchodzi, przychodzi przez restaurację, idzie się na... ogródek z drugiej strony i jest świetnie. No to tam nie świetnie. No proste. Okej. Okay. No, jest mega fajnie, a dodatkowo no też byliśmy wszyscy tak naprawdę, Adam z Kaufnetu, Szymon z Kaufnetu, rodzinki z dziećmi, wszyscy generalnie totalnie żeśmy wyskoczyli. Było po prostu zarąbiście, naprawdę mega ludzie, mega klimat, totalny chill, w ogóle no nie spodziewałem się, że kiedykolwiek że tak powiem, głupiego biznesu, głupiego YouTube'a, może nie tak głupiego, ale poznam tak zarąbistych ludzi i po prostu no mega, jestem strasznie zadowolony z tego weekendu i no to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Lecimy zaraz po zabaweczki. Myślę, że będzie fajnie z tymi zabawkami. Tak, bo właśnie nie powiedziałam wam, że to będzie nowa też inna kategoria, której jeszcze nie braliśmy i to będą zabawki dla dzieci. No, zabawki dla dzieci, tak. No zobaczymy, to jest boks. One kosztują 800 zł, więc to jest w ogóle mega tanio, jeżeli chodzi o boksy, bo w Kaufnecie zaczynają się przeważnie od 1,5 koła i to jest gdzieś personal, beauty, coś w ten deseń, ale generalnie rewelka, naprawdę rewelka, nie? Ja następnym razem się chcę wziąć beauty i zobaczyć, sprawdzić swoje siły w tym wszystkim, bo myślę, że, tak, że dużo, dużo fajnych tam rzeczy jeszcze mamy, nie? No, to lecimy. Lecimy, tak. Ło! Telefon mi spadł, patrzcie na to, nie? Całe auto zapakowane, właśnie tankujemy, w sensie zatankowałem, jeszcze czekam, bo Julia poszła po bilet na autostradę, bo nie mam auta jeszcze wpisanego w aplikacji. Patrzcie tutaj, jest boks zabawek, który dzisiaj na streamie będzie odpakowywany, pewnie byście już go widzieli, no bo oczywiście no, odcinek będzie po streamie. I cały bagażnik jeszcze mamy personala i elektroniki. Dopiero się uporałem ze sportem, przyjeżdżam, pakuję paczki i jeszcze muszę wystawiać aukcję. Masakra. Dobra, lecimy na autostradkę. Wracamy powoli do domku, także widzimy się pewnie jeszcze po drodze, jak mi się coś przypomni do powiedzenia i ewentualnie potem w Opolu. Także hejo! Okej, kochani, my już jesteśmy w Opolu. Także mamy do domku dosłownie 3 minutki, rozpakowujemy cały ten burdel, za nami widzicie paletę zabawek i cóż, no i widzimy się w kolejnych odcinkach, nie? Subik, łapka, dzwonek
i do kolejnego materiału. Hejo. Ciao.